Ignacy Łukasiewicz w 1853 roku wpadł na pomysł lampy naftowej, wcześniej destylując naftę. W taki sposób tworząc to paliwo, że dało się go używać w lampie. Życie wówczas koncentrowało się nie tak jak dzisiaj wokół telewizora, ale bardziej wokół stołu. Na stole stała lampa naftowa na samym centralnym miejscu, ewentualnie była wisząca, wisiała nad tym stołem, więc siłą rzeczy była takim obiektem koncentrującym uwagę. I była takim dziełem sztuki w każdym domu, więc rzeczywiście no tak jest. Dlatego nazwaliśmy tę wystawę Światło z wdziękiem. Wtedy, kiedy Łukasiewicz, to jest 1853 rok, skonstruowała to lampę, ona była bardzo prosta. I w zasadzie do lat 60., do połowy lat 60. XIX wieku ona się specjalnie nie rozwijała. Dopiero ten okres przełomu wieków spowodował, że lampa stała się jakby nieodzownym elementem wnętrza. Praktycznie wszyscy te lampy mieli, tylko że były one różnej jakości, prawda? Bo byli różni wytwórcy, którzy różne te lampy produkowali, czyli w zależności od tego, jaka była zamożność właściciela, mógł sobie pozwolić na prostą lampę lub bardziej ozdobną. To był okres budowy kamienic, gdzie one musiały być oświetlane, więc to były duże lampy wiszące, które też tu pokazujemy, były lampy gabinetowe, lampy stojące, kinkiety. Mówimy tu o mieszkaniu, ale przecież lampa naftowa to było oświetlenie na ulicach, to było oświetlenie pojazdów, pojazdy konne, rowerowe, nawet samochodowe na początku też miały oświetlenie z lamp naftowych, także jej okres bytności, ważności to jest około 60 lat, ale on dosyć wyraźnie zaznaczył się w tym rozwoju dziejów oświetlenia, no, głównie w naszych mieszkaniach. Właściwie to mamy tu całe stulecie funkcjonowania lampy naftowej, bo panowania to może nie, to trochę krótszy okres, ale myślę, że już są lampy z lat 50., a kończymy w latach 50. XX wieku. Przy czym oczywiście po I wojnie światowej już są to takie eksponaty znacznie mniej atrakcyjne. Już wtedy panuje elektryczność powszechnie, więc przede wszystkim bardziej wartościowe przedmioty są elektryczne. Lampa naftowa jest już bardziej w tle. Staraliśmy się pokazać cały przekrój lamp naftowych, ale tych używanych w domu. To znaczy nie pokazujemy, nie wiem, lamp powozowych, dorożkarskich, kolejowych, okrętowych i różnych tego typu, tylko te właśnie najbardziej atrakcyjne, te domowe właśnie przedmioty, urządzenia i tak jak mówiłem, w miarę szeroki przekrój, czyli jeśli stojące, no to i salonowe, i te stołowe, i nocne. W przypadku wiszących są żyrandole, są tak zwane ample, czy lampy astralne. Kinkiety również wiszące na ścianach też możemy zobaczyć. Wszystkie są warte uwagi. To może tylko być tylko kwestia, że jednemu może się podobać taka lampa, czy taka bardziej secesyjna, eklektyczna, prawda, czy też klasyczna. Ale myślę, że one są wszystkie bardzo ciekawe. W zasadzie, jak się tutaj na to patrzy, każda jest inna. Mimo, że oczywiście one były produkowane w pewnych seriach, ale też trzeba mieć świadomość tego, że tworzywo, z którego lampa jest zrobiona, jest na tyle kruche, że wymagało to po pewnym czasie zmian. Czyli na przykład zmieniano palniki, bo się zepsuł. Zmieniano klosze, zmieniano wszystkie inne elementy, które można było wymienić. A zatem następowało też jakby tworzenie nieraz własnych lamp, oczywiście na podstawie tych rzeczy, które można było zdobyć w sklepie i zmontować. Także one są o tyle ciekawe, że nie zawsze są tak jak oryginalne lampy, ale myśmy się starali, żeby większość elementów, które tutaj są, to jest tak, no powiedzmy 80% to są oryginały. Tutaj kolekcja jest dostosowana do tego pomieszczenia, do tych możliwości wystawienniczych. No, myślę, że jeszcze połowa mogłaby się zmieścić. Lampy prezentowane pochodzą z naszej kolekcji. Kolekcja, która od 30 lat była w naszym muzeum tworzona. Co ciekawe, najwięcej zabytków uzyskaliśmy od dwóch księży, od których, że tak powiem, rozpoczęła się cały zbiór tej kolekcji, ponieważ uznano, że nie warto konkurować z innymi muzeami na naszym terenie, które mają już odwiedzięte na przykład kolekcje malarstwa, tak jak na przykład właśnie Muzeum w Suwałkach, żeby stworzyć coś innego, oryginalnego, czego
inne muzea na tym terenie nie zbierają. Zatem został jakby utworzony dział sztuki i rzemiosła i jednym z elementów, które są tam gromadzone, to są właśnie lampy naftowe. No jest ich tam najwięcej, dlatego uznaliśmy, że warto by było, żeby ją pokazać, tym bardziej, że w północno-wschodniej Polsce nie ma takiej kolekcji. Myślę oczywiście o kolekcjach muzealnych i warto to pokazać, dlatego że można to, co trzeba by na przykład jechać do Krosna obejrzeć, zobaczyć u nas w Łomży. Jest ona też w jakiś sposób regionalna w tym sensie, że my zbierając, kupując, pozyskując w zasadzie nie wychodzimy poza północno-wschodnią Polskę. Zatem to są te przedmioty, które były na tym terenie użytkowane. Oczywiście one w różny sposób trafiały tutaj na te nasze tereny, ale pozyskujemy je tutaj z najbliższej okolicy. Nie ma tutaj ograniczeń, jeżeli chodzi o zwiedzanie. Jest zawsze sytuacja taka, że w przypadku osób indywidualnych mają łatwiejsze zwiedzanie, bo mogą sobie same to obejrzeć. Szczególnie w układzie, kiedy mamy tutaj pewną prezentację multimedialną, w której jest możliwość jakby zapoznania się z historią lampy. Jest też możliwość przybliżenia sobie samemu poszczególnych obiektów. Jest zdjęcie w postaci panoramy, gdzie można dotykając określonej lampy dowiedzieć się szerszego opisu niż ten, który jest na wystawie. No i na końcu jest taka niespodzianka, myślę, że no nie tylko dla dzieci. Można sobie samemu złożyć lampę naftową, w ten sposób poznając wszystkie jej elementy. Oczywiście trzeba w określonej kolejności to robić, ale program na pewno doprowadzi do finału, który będzie cieszył także oko. Chyba nie tego potrzebujesz. On mnie ustawia i mówi, co ja potrzebuję. No to biorę palnik. No zgadza się. Nie? Jest bez knota. Czyli muszę knot do niego dołożyć. I dopiero potem dochodzi to do połączenia.